Zapraszamy na pierwsze majowe w 2023 roku wydanie agro wiadomości nonstop, a w nim m.in. Minister rolnictwa zapowiada zwrócenie się do Komisji Europejskiej o zwiększenie pomocy dla rolników poszkodowanych przez kryzys zbożowy. Ptasia grypa zbiera żniwo wśród dzikich ptaków w całej Polsce. W ostatnich tygodniach martwe zwierzęta znajdowane są masowo w całym kraju. Do 30 czerwca został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach drugiego filara wspólnej polityki rolnej. W skupach kolejne obniżki. W ostatnich dwóch tygodniach zboża i rzepak traciły po kilkadziesiąt złotych. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Polska zwróci się do Komisji Europejskiej o zwiększenie pomocy dla rolników poszkodowanych przez kryzys zbożowy. 2 maja przestał obowiązywać zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy, który Polska wprowadziła 15 kwietnia. Został on zastąpiony unijnym zakazem wwozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika na teren 5 państw graniczących z Ukrainą, m.in. Polski. Będziemy monitorować nie tylko te 4 produkty, które znalazły się w unijnym rozporządzeniu. Mąka, mięso drobiowe, jaja, sok jabłkowy, owoce miękkie pozostaną objęte systemem SENT. Chcemy wiedzieć, skąd przyjeżdżają i gdzie są rozładowywane. Musimy to monitorować, by mieć pełen obraz, ile ich wpływa do Polski i czy tu zostają, czy jadą dalej. Chodzi o to, żeby w przyszłości nie zakłóciły i nie zdestabilizowały naszych rynków, powiedział minister rolnictwa Robert Telus. Minister zaznaczył, że strona ukraińska została poinformowana o monitoringu. Sprawa ta była także poruszana na posiedzeniu Rządowego Sztabu Rolnego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Minister Telus poinformował także, że wraz z koalicją krajów najbardziej poszkodowanych przez nadmierny import zbóż z Ukrainy wystąpi do Komisji Europejskiej o przedłużenie o kolejny rok zakazu importu zbóż, rzepaku i słonecznika na terytorium tych państw. Obecny zakaz obowiązuje tylko do 5 czerwca. Kraje te chcą także wystąpić o wyższe rekompensaty dla swoich rolników, którzy ucierpieli w związku z napływem płodów rolnych z Ukrainy. Będziemy zwracać się do Komisji Europejskiej, aby zwiększyła środki pomocowe dla naszych rolników. Chodzi nam o środki z budżetu ogólnego Komisji Europejskiej, a nie ze wspólnej polityki rolnej. Wiemy, że fundusz kryzysowy WPR już się wyczerpuje, zaznaczył minister Telus. Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rolnicy, tak jak przed rokiem, otrzymają dopłaty do nawozów. W minionym roku nabór wniosków odbywał się od 25 kwietnia do końca maja. W tym roku wnioski o dopłaty do nawozów rolnicy będą mogli składać do 14 lipca. Nawozy stanowią znaczną część kosztów produkcji rolnej, przy czym są niezbędne dla utrzymania wysokich plonów. Wzrost cen nawozów znacznie podniósł koszty, jakie ponieśli rolnicy. Aby zrekompensować rolnikom poniesione koszty, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie będzie przyjmowała wnioski o dopłaty do nawozów. Stawki pomocy mają być takie jak ubiegłej wiosny: 500 zł do hektara powierzchni upraw rolnych i 250 zł do hektara powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych. Dopłaty będą przysługiwały do nawozów kupionych między 16 maja 2022 roku a 31 marca tego roku. Pomoc dotyczy nawozów innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Zakup nawozów będzie można udokumentować fakturą zakupu, jej duplikatem lub innym dokumentem potwierdzającym zakup nawozów. Limit powierzchni gospodarstwa, do którego można skorzystać ze wsparcia, wynosi 300 hektarów. Wnioski o dopłatę będą mogli składać rolnicy, którzy złożyli w 2023 roku wniosek o płatności bezpośrednie. Wysokość pomocy to iloczyn deklarowanej we wniosku o płatność bezpośrednią powierzchni uprawy i stawki pomocy oraz liczby zakupionych ton nawozów i różnicy ceny zapłaconej przez rolnika i średniej z okresu 16 maja 2021 – 31 marca 2022. Co ważne, zapowiadany program wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może zostać uruchomiony dopiero po jej zgodzie. Nowe przypadki ptasiej grypy u dzikiego ptactwa potwierdzono nad 2 akwenami w województwie opolskim. Nad Jeziorem Nyskim znaleziono na początku maja 5 martwych mew, a pobrane od nich próbki potwierdziły, że padły na wirusa grypy ptaków H5N1, poinformował powiatowy lekarz weterynarii w Nysie Zenon Żubrzyński. Dodatkowo ponad 140 padłych mew znaleźli ornitolodzy patrolujący obszary lęgowe dzikich ptaków nad wspomnianym jeziorem. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną ich śmierci jest również wirus grypy ptaków. 96 martwych mew znaleziono również koło wsi Frydrychów, koło jeziora Otmuchowskiego. Niestety w tym przypadku badania wykazały u ptaków wirusa H5N1. To kolejne ogniska ptasiej grypy w regionie. Poprzednie ognisko wirusa wykryto przed miesiącem w okolicach Mależowic Wielkich w gminie Łębinowice w powiecie nyskim. W ostatnich dniach setki padłych ptaków wodnych, głównie mew, znaleziono również nad jeziorem Powickim w województwie wielkopolskim. Pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej padłe ptactwo uprzątnięto i zutylizowano, ale wcześniej pobrano próbki do badań. Przesłano je do analizy do Instytutu Weterynarii w Puławach. Od początku roku w Polsce wykryto już 58 ognisk grypy ptaków u drobiu, w których przetrzymywano łącznie prawie 1 000 000 sztuk ptaków. Dla porównania należy zaznaczyć, że w całym poprzednim roku w Polsce wykryto 68 ognisk grypy ptaków u drobiu. Rośnie również liczba wykrytych ognisk grypy ptaków u dzikiego ptactwa. Ostatnie potwierdzone ognisko u dzikich ptaków z 4 maja było już 55 od początku roku. W związku z szerzeniem się choroby w jednym z najbliższych agro wiadomości nonstop porozmawiamy o grypie ptaków z wirusologiem, profesorem doktorem habilitowanym Grzegorzem Woźniakowskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ministerstwo Rolnictwa negatywnie odniosło się do propozycji zmian w zakresie dopłat do materiału siewnego. Resort rolnictwa nie podzielił opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, że należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych postulował, aby poszerzyć listę gatunków objętych dopłatami o facelię, słonecznik, rzodkiew oleistą, grykę, a także kukurydzę i rzepak. Resort rolnictwa nie widzi jednak możliwości rozszerzenia listy gatunków roślin objętych dopłatami do materiału siewnego. Dopłatami objęto najbardziej istotne z gospodarczego punktu widzenia gatunki roślin uprawnych, w przypadku których wymiana materiału siewnego była na niskim poziomie. Uznano, że kryterium tym odpowiadają gatunki należące do zbóż, jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto i żyto, roślin strączkowych, bobik, groch siewny, odmiany rolnicze, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna, ziemniaki. Propozycja rozszerzenia listy gatunków roślin objętych dopłatą o jak największą liczbę gatunków nie znajduje oparcia w założeniach wyżej wymienionego programu, odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak uzasadnia ministerstwo, w przypadku słonecznika, gryki, faceli oraz rzodkwi oleistej ich włączenie do listy obecnie nie wydaje się być zasadne, bo nie posiadają tak dużego potencjału gospodarczego jak gatunki objęte dopłatami. Natomiast w przypadku rzepaku i kukurydzy dopłat się nie przewiduje, ponieważ wymiana materiału siewnego jest na wysokim poziomie i nie wymaga wsparcia w tym przedmiocie. Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach drugiego filara wspólnej polityki rolnej został wydłużony do 30 czerwca, informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tegoroczna kampania płatności przebiega według nowych zasad wynikających z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Decyzję o wydłużeniu do 30 czerwca terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej podjął szef resortu rolnictwa Robert Telus. Nowy, wydłużony termin składania wniosków dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej. Więcej czasu zostało tym samym na zgłoszenie zmian do wniosków, bo aż do 17 lipca, podobnie jak wniosku o przyznanie płatności, który również może być złożony później, w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, czyli do 25 lipca. Należy jednak mieć na uwadze, że przesłany później wniosek o płatność obarczony jest konsekwencjami w postaci zmniejszenia kwoty płatności o 1% za każdy dzień opóźnienia. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, by publikowali na stronach internetowych najczęściej zadawane przez rolników pytania dotyczące Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W wyniku wprowadzenia nowego okresu programowania nastąpiły duże zmiany w przepisach prawa. Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących płatności bezpośrednich, norm GAEC, ekoschematów, dobrostanu zwierząt, a przepisy nie formułują dokładnie wszystkich możliwych wariantów otrzymania płatności. W wyniku tego doradcy nie są pewni udzielanych odpowiedzi i konsultują kwestie związane z dopłatami za pomocą formularza kontaktowego ARIMR lub z ekspertami CDR. Większa ilość pytań wysłanych do ARIMR i ekspertów z pewnością jest powielana, dlatego samorząd rolniczy wnioskuje o publikację wszystkich pytań i udzielanych odpowiedzi na stronach tych instytucji celem stworzenia uzupełniającego kompendium wiedzy dla doradców rolniczych oraz jednocześnie zmniejszenia pracy dla ekspertów, którzy nie będą musieli odpowiadać kilkukrotnie na te same pytania. Logicznie uzasadniają swój wniosek izby. Krajowa Rada Izb Rolniczych argumentuje, że przy trwającym naborze wniosków obszarowych takie rozwiązanie z pewnością usprawniłoby pracę zarówno doradców rolniczych, jak i ekspertów z ARIMR i CDR, dając jednocześnie rolnikom jednoznaczne i klarowne interpretacje przepisów. Fatalne ostatnie 2 tygodnie w skupach. Znów wszystkie produkty roślinne traciły wyraźnie, obniżając średnie krajowe w przedziale od 40 do 80 zł. Pierwszy raz od dawna korekty w dół cen żywca wieprzowego i niewielkie zwyżki cen brojlerów kurzych. Nawet 3-cyfrowe straty notowała w poszczególnych województwach cena pszenicy konsumpcyjnej. Niemal wszędzie widełki cenowe spadały i poza 2 wyjątkami mają wartość poniżej 1000 zł. 100 zł straciła maksymalna cena dla Polski, a minimalna obniżyła się o 60 zł. Średnia krajowa zmalała w ciągu 2 tygodni o 78 zł. Trend miesięczny znów sięga niemal 10% na minusie. Nieco mniejsza jest miesięczna strata pszenicy paszowej, ale i tak sięga ona ponad 7%. W ostatnich 2 tygodniach zboże to było najbardziej tracącą rośliną w naszym zestawieniu. Średnia krajowa zmalała o 81 zł. Obniżki w poszczególnych miejscach sprawiły, że za paszówkę płaci się już tylko kwoty 3-cyfrowe. Minimalna cena dla Polski spadła o 80, a maksymalna aż o 150 zł. Bardzo wyraźnie traciły również skrajne ceny dla Polski oferowane za tonę pszenżyta. Ostatnie 2 tygodnie to obniżka maksymalnej ceny o 90, a minimalnej o 70 zł. Zboże to traciło niemal w każdym województwie, co przełożyło się na zmianę średniej krajowej o 55 zł i spadek jej poniżej poziomu 800 zł. Trend miesięczny na niemal 7,5% minusie. O 2% głębszy jest spadek miesięczny średniej krajowej ceny żyta konsumpcyjnego. W ostatnich 2 tygodniach zboże to nie było wyjątkiem i traciło niemal w całym kraju. Oczywiście obniżyły się skrajne ceny dla Polski. Maksymalna straciła 90, a minimalna 60 zł. Średnia cena dla kraju na przestrzeni 14 dni straciła 58 zł i tylko nieznacznie przekracza granicę 700 zł. Wyraźnie poniżej granicy 800 zł spadła w ostatnich 14 dniach średnia krajowa cena jęczmienia. Od naszego ostatniego notowania jej wartość obniżyła się aż o 76 zł. W skali miesiąca zboże to traci już prawie 1/10 swojej wartości z pierwszej dekady kwietnia. W ciągu ostatnich 2 tygodni zmalały także skrajne ceny dla Polski. Minimalna o 20 zł, a maksymalna o 2 razy tyle. Stosunkowo najmniej tracącym w ostatnim czasie zbożem była kukurydza sucha. W ostatnich 2 tygodniach średnia krajowa oferowana za ziarno spadła dokładnie o 41 zł, tracąc w skali miesiąca nieco ponad 2%. Ze skrajnych cen dla Polski zmieniła się tylko maksymalna, która straciła 90 zł. Minimalna bez zmian wartości, ale powiększyła zasięg z 1 do 2 województw. Straciły na wartości obie skrajne ceny oferowane za rzepak. W ostatnich 2 tygodniach cena maksymalna zmniejszyła się o 50 zł, podczas gdy minimalna straciła na wartości 20 zł. Już tylko w jednym miejscu cena ma 2 na początku. Spadki w ostatnich 14 dniach pociągnęły w dół średnią krajową, która straciła równo 70 zł. W skali miesiąca rzepak traci ponad 4,5%. Pierwszy raz od kilku tygodni zmiany nanoszone na mapie żywca wieprzowego miały przeważnie ujemny charakter. W ostatnich 2 tygodniach w poszczególnych województwach ceny obniżały się w przedziale od 10 do 50 groszy. Skrajne dla Polski straciły 20 groszy minimalna i 30 maksymalna. Średnia krajowa, której trend miesięczny pozostaje na plusie, straciła od ostatniego notowania 26 groszy. Stabilnie na rynku żywca wołowego, tu zmiany widełek cenowych tylko w kilku województwach. Korekty te nanosiliśmy w obie strony. Nie zmieniły one skrajnych cen dla Polski, ale maksymalna notowana jest w 2, a nie 1 województwie. Średnia krajowa powiększyła się o 8 groszy, zmieniając z czerwonego na zielony kolor trendu miesięcznego. Nadal czerwony kolor ma trend miesięczny średniej krajowej ceny za brojlery kurze, a w związku z tym, że w ostatnich 2 tygodniach brojlery zyskiwały, trend znacznie zmniejszył swą ujemną wartość. Od ostatniego notowania średnia cena zyskała 10 groszy, w poszczególnych miejscach rosły głównie ceny bieżące, powiększając minimalną dla Polski o 20 groszy. Cena maksymalna nie zmieniła swojej wartości.